W dniach 9-10 marca na boisku pneumatycznym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżeniowie odbył się jubileuszowy 20. memoriał Sławomira Harafa. Do rywalizacji o zwycięstwo w turnieju przystąpiło 15 zespołów z rocznika 2012, łącznie blisko 320 zawodników. Memoriał rozpoczynamy oficjalnym otwarciem, ślubowaniem naszych zawodników z rocznika 2012. Chłopcy ślubują, mówiąc rotę naszą już tradycyjnie, po czym też nagradzamy zawodników, którzy wyróżniają się u nas. Mamy w tym roku dwóch zawodników, którzy są w kadrze Dolnego Śląska, otrzymają za to nagrody. Grzegorz Kornelu, Milan Kosiński. Zespoły przyjechały do nas z różnych miejscowości i z różnych województw. Mamy zespoły takie jak Śląsk Wrocław, Górnik Wałbrzych czy Chrobry Głogów, Akademię Sportu z Milicza, Karkonosze Jelenia Góra, no i wiele drużyn. W sumie 16 drużyn nas odwiedziło dzisiaj, żeby rozegrać 20. memoriał Sławomira Harafa. Przygotowaliśmy też taką małą niespodziankę, jest to taka publikacja podsumowująca 20 lat, w której są zawarte szczegóły każdego turnieju, ale nie jest to statystyka, tylko jest to taki publikacja, która ma pokazywać tym osobom, tym zawodnikom, którzy teraz przyjechali, jakie zespoły brały udział wcześniej. Są tu ciekawe nazwiska naprawdę zawodników, jako 11-latkowie grali u nas, a dzisiaj grają w poważnych ligach, nie tylko polskiej lidze, ale również za granicą. Michał! Jeszcze nie, spokojnie. Nie możemy w tym samym momencie cenić. Proszę? Czego nie możemy? Bądźcie skoncentrowani i pokażcie to, co potraficie i co macie najlepszego. Jasne? Dawaj, ważne wydarzenie, bo 20. memoriał Sławomira Harafa. No, to jest osoba historyczna, sportowiec, który wpisał się pięknymi zgłoskami właśnie tutaj w historię Dzierżoniowa, Lechii Dzierżoniów. No i po raz 20 właśnie pamiętamy o tej osobie, która naprawdę była ważna dla naszego sportu. A ten memoriał, gdzie właśnie grają dzieciaki, uczniowie szkół podstawowych, jest takim podsumowaniem jego kariery, ale też po prostu przez to wspieramy tą młodzież, która teraz trenuje, te dzieci, które chcą naśladować właśnie Sławka Harafa, który pewnie nie znają go, bo wiadomo, że 20 lat temu to już jest kawał czasu, natomiast moje pokolenie jeszcze znamy, pamiętamy, jak ważna to osoba była, jaki człowiek i sportowiec ważny dla naszego miasta. Także warto tą historię pamiętać. Wielkie podziękowania dla UKS-u Dzierżoniów, dla klubu sportowego, który właśnie ten turniej organizuje. Bardzo się cieszę, że jest tak duże zainteresowanie drużyn z całej Polski, więc myślę, że będziemy tą imprezę jeszcze w przyszłych latach organizować. Oczywiście tutaj miasto wspólnie z Ośrodkiem Sportu, ale głównym takim organizatorem jest UKS Lechia Dzierżoniów i bardzo Państwu za to dziękuję. Mecze się odbywają tutaj na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji, ale też od tego roku na nowym naszym obiekcie, który jest obok hali, czyli hali imienia drugiego ważnego człowieka dla Dzierżoniowa, Oskara Plinty, który był trenerem m.in. też Sławka Harafa, czyli ten balon nasz słynny, który jest jednym z większych w Polsce, więc taki turniej dla kilkunastu drużyn spokojnie możemy organizować i cieszy się on dużym zainteresowaniem w całej Polsce, bo po prostu kluby wiedzą, że te warunki w Dzierżoniowie są dobre, przyjeżdżają tutaj z chęcią, bo atmosfera jest naprawdę miła, przyjemna, sportowa. Także życzę wszystkim pięknych chwil sportowych, żeby wygrali najlepsi, ale wszyscy, żeby byli usatysfakcjonowani, zadowoleni z tego pobytu w Dzierżoniowie. Turniej imienia Sławomira Harafa jest idealnym przykładem związania środowiska z ludźmi, którzy dla nich coś znaczą. To takie postaci należy właśnie honorować, a jednocześnie pokazywać młodym ludziom, tym, którzy zaczynają tą akurat dyscyplinę sportu, że
trenowanie to jedno, ale jednocześnie systematyczność, dochodzenie do celu, kształtowanie swojej osobowości jest podstawą działania od najmłodszego do najstarszego wieku. Infrastruktura na terenie miasta Dzierżoniów jest widoczna gołym okiem, poprawa jej jakości i dostępności przede wszystkim dla młodych ludzi i to jest tym jakby motorem napędowym rozwoju każdej dyscypliny sportu. Pierwsze miejsce w turnieju zajęła drużyna Chrobrego Głogów. Drugie miejsce powędrowało do Śląska Wrocław. Trzecie do Polonii Stal Świdnica. Czwarte zajął Górnik Wałbrzych, a piąte Lechia Dzierżoniów. Wszystkim zawodnikom gratulujemy.